Komisja Europejska chce kontynuacji prac nad zmianą unijnych traktatów. W lutym przedstawi swoje rekomendacje. W tym samym miesiącu, według przekazów medialnych, może pojawić się propozycja Brukseli o zaostrzeniu celów klimatycznych. Unijni politycy mają narzędzia, by wpływać na państwa członkowskie, a do Polski wciąż wysyłane są sygnały, nie o tym kiedy, ale na jakich warunkach otrzymamy środki z KPO. Procedura zmiany unijnych traktatów nie zatrzymała się na Parlamencie Europejskim. Dalsze prace w tej sprawie zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W przyszłym miesiącu Komisja przedstawi nasze pomysły w komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady przed dyskusją przywódców zorganizowaną przez prezydencję belgijską. Zatem propozycje Komisji Europejskiej poznamy w lutym, ale te propozycje, które leżą już na stole, mocno ingerują w kompetencje własne państw członkowskich. To rezygnacja z zasady jednomyślności w 65 obszarach, m.in. w polityce wewnętrznej czy edukacyjnej, a także próba budowy superpaństwa, alarmuje poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS Jacek Sariusz-Wolski. Jest to pisane z centralistycznej perspektywy. To nadmierne i szkodliwe propozycje, które dążą do utworzenia europejskiej sfery politycznej. Sfera ta spowoduje bezpośrednią ingerencję w autonomiczne sprawy państw członkowskich. Ostateczne przegłosowanie reformy traktatowej wymaga zgody wszystkich państw członkowskich. Marszałek senior z PSL-u Marek Sawicki zapowiada w tej sprawie weto. Dalsza federalizacja nie jest potrzebna i mam nadzieję, że trzecia droga, że zarówno Hołownia, jak i Kosiniak-Kamysz na kolejne działania federalizacyjne w Unii Europejskiej się nie zgodzą. Politolog dr Marcin Kędzierski ocenia, że zmiana traktatów leży w interesie instytucji unijnych, a także Niemiec oraz Francji. Dostrzega też, że stanowisko Brukseli jest tożsame ze stanowiskiem niemieckiej dyplomacji, która przedstawiła przed kilkunastoma miesiącami pomysł likwidacji zasady jednomyślności w głosowaniach nad polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Od samego początku pakietuje to ze zgodą na rozszerzenie Unii Europejskiej. Politolog zastrzega, że Unia Europejska może próbować osiągnąć centralizację tylnymi drzwiami, bez referendum, ale z wykorzystaniem Rady Europejskiej. Bruksela pokazała już, że potrafi wywierać presję, by ostatecznie stawiać na swoim. W przypadku Polski chętnie sięgała po mechanizm warunkowości, na jaki zgodził się były premier Mateusz Morawiecki. W oparciu o niego blokowane są środki z Krajowego Planu Odbudowy. O możliwości zdjęcia blokady mówił podczas wizyty w Polsce unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie przedstawić pozytywną ocenę pierwszego wniosku o płatność. Jestem bardzo zadowolony z tego, że polskie władze są zdeterminowane do przywrócenia w Polsce praworządności. Obecnie do Polski trafiło 5 miliardów euro z programu Repower EU. To część KPO, ale nie są to środki, jakie wcześniej były blokowane, kiedy Bruksela naciskała na zmiany w sądownictwie. Komisarz Didier Reinders nie podał żadnej daty, jeśli chodzi o przyszłość pozostałych pieniędzy. O termin pytamy wiceministra aktywów państwowych Marcina Kulaska z Lewicy. Ten jednak zasłaniał się działaniami poprzedniej władzy. Będziemy negocjować, żeby jak najszybciej, ale faktem jest to, że wniosek złożył obecny rząd. Przypomnę, 3 lata Prawo i Sprawiedliwość, premier Morawiecki nie złożyli nawet wniosku. Unijny komisarz nie rozstrzygał, czy dla uruchomienia pieniędzy wystarczy sam proces ustawodawczy w parlamencie, czy Bruksela będzie oczekiwała podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Na pewno Didier Reinders takiego podpisu chce. Prezydencki minister Łukasz Rzepecki mówi, że to obecny rząd ma problem z praworządnością, który uchwałami chciał zmieniać władze media publiczne, władze mediów publicznych. Tak samo było chociażby z działaniami ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w kontekście odwołania prokuratora krajowego. Przy wypłacie KPO dla Polski nie padł żaden termin. Padają warunki. Według rządu blisko jest wypłata innych środków. Blisko 7 miliardów euro z funduszy strukturalnych, jakich Ministerstwo Funduszy spodziewa się w końcu marca lub na początku kwietnia. Profesor Zbigniew Krysiak ocenia, że bez względu na to, kto rządzi w Polsce, ideologia, jaka stoi za działaniami Komisji Europejskiej, jest taka sama. I to potwierdza wizyta unijnego komisarza. Takie ustawienie Polski, żeby niezależnie od władz, prawda, takich czy innych,
Polska była zdominowana, stała się, prawda, można by powiedzieć, bez wpływu. A kontynuacji takiego planu może sprzyjać to, co według byłej premier Beaty Szydło może wydarzyć się 6 lutego. Komisja Europejska obok swoich rekomendacji co do zmiany traktatów oficjalnie może zaproponować krajom unijnym ograniczenie emisji o 90% do 2040 roku. Reuters w tekście powołującym się na źródła w Komisji Europejskiej twierdzi, że otwartość na plan wyraziły tylko Dania, Bułgaria oraz Polska. Rząd w oficjalnych wystąpieniach odciął się od takiego planu. Wcześniej wątpliwości w tej sprawie zasiała jednak wypowiedź wiceminister klimatu Urszuli Zielińskiej z Zielonych.